Dzień dobry, witam tutaj Awalki, za to jest Cities Skylines, już dzisiaj nie krzyczę. I ostatnio robiłem takie główne drogi tutaj na wyspie, autostradę, węzeł i te sprawy, no i teraz już, tak jak obiecałem, są też drogi pomniejsze, gotowe. Oprócz tego, żebym później nie zapomniał, jest tutaj centrum recyklingowe, jest zrobiony port pasażerski, jakieś tam budyneczki te takie rekreacyjne, nadmorskie, linia metra, która idzie właśnie sobie stąd. Tutaj mogę ja pokazać na przykład, o, tak sobie idzie linia metra, aż do stacji kolejowej, która też powstała tutaj w tym miejscu. Jest tutaj elegancki podjazd do góry, taki łagodny, tutaj w miarę, o, tu się w jednym miejscu tak nie do końca uda, ale jest stacja. Generalnie nie chciałem tutaj nawet metra robić, ale stwierdziłem, że jak ta stacja już ma stację metra wbudowaną, to czemu nie? Ewentualnie jeszcze bym mógł później w drugą stronę pojechać tutaj, jak tutaj coś wybuduję, jakiś ten budynek specjalny czy coś, i tym się dzisiaj zajmiemy też, gdyż nie mam nic do zrobienia, bo chciałem tu jakieś arcydzieło architektury zrobić, ale żeby to zrobić, muszę najpierw zrobić inne rzeczy zrobić. A żeby zrobić te inne rzeczy, to też jeszcze muszę inne rzeczy też zrobić. Na przykład nawet Muzeum Sztuki Nowoczesnej. A jeszcze tak sobie popatrzyłem, rzeczy, które mógłbym ogarnąć teraz, to na przykład Teatr Cudu, wystarczy uniwersytet zrobić, który tak czy siak chciałem gdzieś tu dać. Czy coś jeszcze? Wszystkie budynki usług miejskich. Usługi miejskie, co to znowu było? Te rzeczy, tak? Niby? Usługi miejskie, że po prostu jakieś te straże pożarne i te sprawy. Nie wiem, zobaczymy, to się może samo ogarnie. Oczywiście, jak zwykle, zaczynam od takich rzeczy. Znaczy, jak zwykle, właśnie nie zawsze tak robię, a powinienem. Zacznę od takich rzeczy jak właśnie remizy straży pożarnej i jakieś tam szpitale i takie rzeczy. Dobra, oczywiście. Gdzie by to dać? Bo zawsze jak daję przy jakiejś dwupasmówce, to oni jadą jakoś dookoła, także wolę to zrobić jednak przy drodze taki. Chociaż dobra, damy to przy dwupasmówce, niech mają. Dobra, jaki to ma zasięg? To ma zasięg spokojnie na tę część wysepki. Właściwie to nie są. Nie wiem, czy to są dwie wyspy, czy jedna. Chyba to jest jedna, tylko przedzielona jakimś takim czymś. Jedna będzie tam, remiza, i druga będzie gdzieś. Nie wiem. Obojętnie chyba, gdzie ją dam, bo tak czy siak mają wszędzie dojazd. To dam ją. Tutaj ją dam, niech będzie. Chociaż mógłbym zrobić. Dobra, to tu coś innego zrobię. Przy tym centrum recyklingowym jeszcze bym chciał takie rzeczy porobić, właśnie jak. Nie wiem, czy tu zajezdni autobusowej nie zrobić czasami. Czy ja tu będę potrzebował autobusów? Autobusy? Chyba tak. Wypadałoby zrobić jakąś zajezdnię. Tramwajów tutaj raczej nie będę robił, ale autobusy czemu nie? Także może jakaś mała zajezdnia. Ona rzeczywiście jest mała. Czy to jest zajezdnia? Tak, zajezdnia. Myślałem, że jest większa w sumie. Gdzieś bym ją tutaj mógł wstawić. I oprócz zajezdni jeszcze na przykład bazę taksi jakąś taką dużą, o, czemu nie, takie rzeczy. Gdzie by ją wstawić? Chyba tutaj po prostu koło centrum recyklingowego. Czy coś jeszcze? Bazę na przykład tych, onych, gdzie oni byli przy drogach. Tutaj, służb drogowych, o. Bo tego chyba już dawno nie robiłem nigdzie, to się może przydać. Czyli niech se stoją, niech se będzie tu, albo. Nie, tam zrobimy, tak? Dobra, tam zrobimy to. Stąd to wykasujemy, bo to już troszeczkę za bardzo mi włazi tutaj do miasta. To coś takiego, tu będzie nasza strefa taka właśnie usług miejskich, powiedzmy. No i dobra. Teraz jeszcze policja. Policja też chyba załatwimy sprawę dwoma takimi dużymi komisariatami, bo nie wiem, czy małe. Nie, małe to bym musiał tu ze trzy postawić. To duży w takim razie jeden będzie tu. Halo, czemu nie tutaj na rogu? Ja bym tu chciał na rogu postawić. I co wtedy? Co teraz? Dlaczego nie mogę? Bo nie, po prostu. Dobrze, no to nie. No to w takim razie może gdzieś tutaj. Tutaj też będą mieli zasięg wszędzie. Dobra, tutaj mają chyba wszędzie zasięg. No i oczywiście jeszcze tu, bo tam już. Tamten już nie sięga. Tu bym mógł nawet małym komisariatem to chyba zorganizować. Znaczy załatwić sprawę, nie? Trochę bardziej w lewo. O, no tutaj na rogu chyba by mogło być. Albo na przykład ten taki bardziej nowoczesny. O, troszeczkę mniejszy. Tu chyba w środku jeszcze troszeczkę braknie. Ale nie powinno być to takim dużym problemem. Dobra, ten tu oczywiście mam zmniejszony zasięg. Nie działa tak jakby, bo nie ma prądu. Ale zaraz jak się budynki zaczną pojawiać, to już będą mieli prąd. Będą łapali gałganów. Dobra, to jeszcze jakiś szpital by się tu przydał. Szpital tutaj dam tylko jeden na te obydwie części wysepki. Nie to oczywiście ten duży szpital, tylko ten nowszy, bo on oczywiście z jakiegoś powodu jest mniejszy od tego europejskiego. I damy go sobie. Tam jest za ciasno. Dobra, damy go tutaj tak w środku, w środeczku. No. Tutaj niby.
teoretycznie nie ma zasięgu już ten szpital, ale no właśnie, jak nie ma zasięgu, to ja go przecież mogę po prostu postawić tu. Teraz powinien mieć zasięg, chyba. Nie ma. Jak to? Czy on nie ma prądu? Czy on nie ma po prostu tak zasięgu? Brak wystarczającej ilości prądu. No dobra, no to załóżmy, że zaraz się ogarnie. Albo i nie. Dobra, to jeszcze edukacja. Uniwersytet miałem zrobić, wtedy mi się odblokuje też jeszcze jedna rzecz. Damy go tutaj w środku. Jakaś szkoła średnia w ogóle, jak dostępność niby jest, dobra, ale tutaj mamy takie zadupie, że oni by musieli gdzie dymać do tego uniwersytetu najbliższego. Tutaj. No to dobra, no to tutaj się przyda, załóżmy. Nawet ci chyba stąd gdzieś będą mogli jeździć sobie tutaj, może będzie szybciej pociągiem, czemu nie. Dobra, szkoła średnia. Tutaj zrobimy ze dwie albo i trzy szkoły średnie nawet. Jedna będzie tutaj na skrzyżowanku na przykład. Druga będzie... Nie wiem. Obojętnie, naprawdę. Tu na przykład, przy plaży, o. I to już w tym momencie mi dopiero dostępność podskoczyła na zielone pole, tak mniej więcej, no. Także jeszcze jedną dam. Ta jeszcze jedna będzie tutaj. I podstawówek, o, nawet nie muszę tak naćkać tych podstawówek z 10 tutaj. Damy tutaj, przytulimy do tego, do szkoły średniej. Tutaj damy jedną. Tutaj damy jedną. I... My dwie, tak? Trzy. Jeszcze czwartą bym gdzieś wstawił, ale to chyba już będzie lekka przesada. To na razie zostaniemy przy trzech. I to chyba wszystko z takich rzeczy istotnych. Odblokowało mi się kilka tutaj. Co my mamy odblokowane nowego? Tu jest, co tu jest? Jakiś fontanna życia i śmierci. Bierę. Postawimy ją sobie gdzieś na przykład... O, gdzie był szpital? Tu był szpital. To fontanna życia i śmierci może być naprzeciwko szpitala. Piękne miejsce. Oprócz tego, gdzieś jeszcze... Te rzeczy, to jest teatr, nie, teatr cudów to jest to, które jest mniejsze może, gdzie by to bardziej podeszło tutaj, nie za bardzo. Kurczę, ale on ma chyba szerokość 8 kratek, to można by go było... No ma, kurde, tu by się prawie zmieścił, a tu by się zmieścił, tu by się zmieścił, dobra, może być tutaj. W takim dosyć fajnym miejscu, bo jest blisko tego tu wszystkiego, więc już wolałem tutaj raczej jakieś budynki mieszkalne porobić w takim kąciku tu w środku, no ale... Co zrobić? Chyba, że na przykład te remizy, straże bym przeniósł tam, a to bym przeniósł tu. O, bo tu mi bardziej pasuje jakieś takie fikuśne budynki, a tutaj bardziej bym mieszkalny zrobił. No dobrze, mniejsza z tym. Co ja jeszcze mam? Jeszcze mam Teatr Cudów, to go damy gdzieś po tej stronie. On jest duży, to po pierwsze. Ile tutaj mam tej plaży? Dobra, to tu bym jeszcze mógł wstawić. Akurat stacja metra jest obok, także też fajnie. By sobie mogli ludzie łatwo się przemieszczać między tym wszystkim. No i dobra, i nic chyba więcej nie mam, mam coś. A to jest ten zamek, to nie, to i tak mi nic nie odblokuje nowego. Co prawda trochę kasy straciłam, tylko 270 tysięcy. I w dalszym ciągu nie mam żadnego nowego arcydzieła architektury, które chciałem zbudować tu. Coś jeszcze będę musiał nakombinować, żeby sobie to odblokować. Co ja tu jeszcze mam w ogóle? Tu jest statua przemysłu, 10 tysięcy kratek rejonów przemysłowych. Plac zmarłych. Wypełni trzy cmentarze. Czy to jest potrzebne do czegoś? Plac zmarłych. Tu mi się tylko pokazuje jedna rzecz. Ja nie wiem, co ja konkretnie potrzebuję. I czy jednej rzeczy, czy tylko na przykład tu biuro Colossal Order, czy na przykład jeszcze czterech rzeczy innych. Nie wiem, nie wiem, nie powiedzieli mi. Wiem, że pewnie na wiki gdzieś to wszystko jest elegancko opisane, ale trudno się mówi. Dobra, to chyba mogę już zabudowę jakąś tu wprowadzać pomału, nie? Niech tu ludzie się wprowadzają. Zapotrzebowanie jest takie nawet w miarę fajne, co prawda jak zwykle handel jest na najwyższym poziomie, ja nie chcę tu wszędzie handlu naćkać, także będzie zapotrzebowanie na handel cały czas. Dobra, to zacznę może w tym miejscu, gdzie mówiłem, że chcę zrobić właśnie domki, to zrobię domki. Już się ktoś buduje tutaj na rogu i tu się też już ktoś buduje. A to jest moment. Czemu ja niską gęstość, halo, wysoką gęstość, jak najwyższą, klikać, dobra, jak najwyższej gęstości, tu wieżowce i te sprawy, w ogóle widzicie ile tutaj jeździ ciężarówek już, kurczę, znaczy nie aż tak dużo, nie jest to jakoś zapchane czy coś, ale jeżdżą, to jest istotne, co jest też istotne, tutaj już nie ma korka takiego jak było ostatnio, czyli moja strategia, kurczę, odciążenia tej drogi poprzez ten piękny tutaj wiadukt, czy tam most, zadziałała, jej, hura, i tu się też nie korkuje nic, także jestem zadowolony z tego. I wygląda nawet całkiem zacnie. Oprócz tego tutaj samego końca i szczególnie jak statek akurat pod tym przepływa, to wygląda fajnie. No, a jak statek jest, to patrzymy gdzie indziej. Dobra. Dobra. Tutaj.
Najpierw domki. Już się zapotrzebowanie w ogóle skończyło praktycznie. Nie podoba mi się to. Nie lubię mieszkać w moim mieście. Dobra, czy to tutaj budynki tak chyba nie bardzo, co będą wyglądały później? Może se to pousuwam. A tutaj też. Dobra, tutaj na tym podjeździe nie będzie w ogóle. Tutaj też nie będzie w ogóle. Tutaj mi nie pasuje. Tutaj jakoś teren po prostu później lekko wyrównam i jakieś zasady. Zasadzimy jakieś drzewka, zrobimy jakieś może schodki tam, nie wiem. Na razie tam nie. Natomiast tutaj tak. Tutaj też tak. Chociaż przy autostradzie, czy to jest dobra, chyba jest dobry pomysł. Tutaj możemy zrobić zawsze te ekrany dźwiękochłonne, czy tam dźwiękoszczelne. Takie o. I ludziom hałas nie powinien wtedy przeszkadzać już. To prawda, widoczność się trochę może pogorszyć. Na przykład przy wjeździe na to rondo. Ale załóżmy, że to nie jest problemem. Szturchnąłem właśnie statyw. Przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że nikomu uszy nie eksplodowały znowu. Dobra. Dobra. Nie wiem, gdzie dać teraz handel tutaj. Jak handel mówiłem, że chcę dać z tej strony, nie? Chyba jakoś tak to miało być. No to damy go z tej strony. Niech mają handlu trochę. Tutaj też. I ten trójkącik, myślę, że te, w ogóle tutaj całe to mogę wypełnić, bo jak będą tu hałasować już, to niech se hałasują. A przynajmniej nie przedostanie się to na przykład przez tę autostradę, mam nadzieję, za bardzo tutaj w domki. A ta stacja kolejowa chyba też jakoś szczególnie nie hałasuje. Tu jeszcze mógłbym później jakoś teren delikatnie wyrównać i zrobić jakieś drzewka, po prostu zostawić tak jak jest, bo teraz też tam trochę drzewek już jest. Okej. Chciałbym, żeby tutaj mi w końcu ilość ludzi podskoczyła w mieście, bo 65 tysięcy, 65,5 tysiąca niech będzie, przy którym 30 odcinku to jest słaby trochę wynik, ale ja właśnie też chcę, żeby miasto wyglądało ładnie dosyć. Okej, lewą stronę mamy ogarniętą, prawą teraz może, tylko też tak znowu, żeby baczać na hałas, bo ludziom nie podoba się hałas, tak jak już pewnie zauważyliście. To tu mogę jeszcze zrobić prawdopodobnie domki, gdyż, bo albowiem aż tutaj tak nie powinno hałasować za bardzo nigdy. Tu jeszcze coś. Okej. Tutaj komisariat policji chyba nie hałasuje za bardzo, nie? Tu przy tej samej autostradzie mam małe wątpliwości. Tutaj nie wiem, czy nie dać lepiej biur. Tak chyba zrobię. Tutaj damy po prostu biura i tutaj w tym kąciku też parę biur. Tu jeszcze w ogóle jest jakaś taka dziurwa. Tutaj też damy biura. Chociaż tu bym mógł mieszkalne zrobić, ale już za późno. Już się ktoś buduje, to nie będzie mi przeszkadzać. Dobra, tutaj zrobimy też biur trochę. Chociaż nie, tutaj siomi z tymi biurami. Tutaj już będzie handel znowu. Tutaj to wszystko tu w środku sobie wypełnimy handlem, bo tak czy siak tutaj zaraz też stacja metra przy okazji, więc też hałasuje. Może z tej strony jedynie damy trochę tych biur, żeby właśnie ten hałas to jakoś odgrodzić od reszty. No i tak, tutaj na plaży raczej nic nie będę robił. Bo trochę to dziwnie by wyglądało i ludziom tu widok bym zasłaniał na morze. Chociaż w sumie inni by mieli widok na morze wtedy. Dobra, mniejsza z tym. Na razie to tak zostanie. Na tych kratkach przy samym morzu nic nie będę robił. Tu jest jeszcze taki myk. Tutaj bym chciał zrobić, czego dawno nie robiłem, kawałek dzielnicy takiej rekreacyjnej. Czy tam turystycznej prędzej. Nie, chyba bardziej turystyka by mi tu pasowała. Tak rozumiem, to jest skwer Skibówki, tak, niech będzie. Jaki symbol autobusu jest na nim? Prawdopodobnie mamy globalne włączone darmowe przejazdy. Niech będzie, żeby ludziom się humor poprawił. Zrobimy specjalizację turystyczną. Właśnie nie wiem, co było, co miało ładniejsze budynki w sumie. Turystyczna czy wypoczynkowa? Załóżmy, że turystyczna tu zrobimy, bo no, w sumie fajne miejsce, nie? No ładnie tutaj dosyć. No, ja bym tutaj przyjechał na wakacje, jakby było takie miejsce. Chociaż pewnie są jakieś podobne miejsca, ale szczegół. Dobra, i to zrobimy chyba wysoką gęstość w takim razie. Wiem, że tutaj jest z tej strony aleja taka i tutaj ludzie będą tak czy siak wjeżdżać i auta im będą znikały, bo nie ma chyba tu miejsc parkingowych i będą się snuli te 10 na godzinę, ale wygląda fajnie. No, kurde. Dobra. A z drugiej strony zrobimy zwykły handel i też zwykły handel, więcej zwykłego handlu. Przy tej głównej drodze też. Tu skoro jest takie miejsce, to już wszędzie indziej mogę później zrobić po prostu domki. Także też będzie ok. Tu jeszcze też handel. I tu już bym mógł zrobić biura. Gdzieś tak, może tutaj już nie, bo trochę zbyt fikuśne kształty to ma. Tu bym mógł zrobić biura. Tutaj. W sumie tutaj zrobimy taki mały biznes park. Kurczę, czemu nie uniwersytet? I z tej strony już. Moment, jakoś tutaj jeszcze biura niech będą.
A tu już będą strefy mieszkalne, chociaż tu jest znowu, kurde, stacja metra, to im będzie przeszkadzało pewnie. To tutaj też trochę wytniemy i zrobimy biuro. Trochę, o. I tutaj też wtedy biura muszą być. I tak by to chyba mogło wyglądać. Mało jest stref mieszkalnych, ale w takim razie stref mieszkalnych więcej zrobimy tutaj. Tu będą już wszędzie strefy mieszkalne, co wy na to? Znaczy wszędzie. Na plaży może i nie. Tutaj przy tej autostradzie też chyba zostawię na razie pusto. Tak mi trochę za dużo tego będzie. I ludziom będzie hałasować, na 100% będzie im hałas przeszkadzał. Dobra, tu bym mógł w sumie zrobić trochę inaczej. O, dobra, udało się. Tutaj trochę biur. Bo tutaj zrobimy trochę handlu tak na rogu. Żeby jakikolwiek był w ogóle. Tutaj znowu biura. Tutaj znowu biura i tutaj już... Uznałeś, zaś jest stacja metra, to tu wszędzie będą biura. Dobra, ale tu już mogę zrobić chyba z powrotem domki. Najwyżej jak później znowu będą za bardzo ludzie narzekać na hałas, to się coś tutaj przeorganizuje, ale póki co myślę, że koncepcja nie jest najgorsza tutaj tego wypełnienia przestrzeni w środku. No i tu już nie wiem, co z tym zrobić. Tutaj jeszcze mogę poustawiać gdzieś sobie jakieś tam domy. Tutaj myślę, że będzie fajne, tak fajne takie miejsce. Wzdłuż plaży, wzdłuż takiej drogi. Ani za dużego hałasu nie ma. Może pomijając tę autostradę za plecami, ale chyba jest okej. Tylko tu jeszcze, kurczę, mam tak gęsto naćkane tego wszystkiego, tych dróg, że nie bardzo jest to idzie co upchać. Dobra, tutaj by mi pasowało co, tutaj by mi pasowały biura, bo na razie na biura jest, znaczy na przemysł ogólnie i biura jest dosyć duże zapotrzebowanie. Na resztę nie mamy chwilowo żadnego zapotrzebowania, ale to taki drobny szczegół. Zrobimy coś takiego. I chyba reszta zostanie tak, jak jest. Wydaje mi się, że może tak wyglądać. Czy tutaj jeszcze coś dać? Nie, bo tu już jest ta dolinka fajna. To nawet tutaj chyba trochę utnę z tego. Jakoś tak to zrobimy. I... wszędzie chyba wszystko jest. Szkoda... A, tutaj jeszcze może coś. Tutaj jeszcze może coś. Tu jeszcze możemy zrobić... Chyba, że tu jakieś znowu duże coś. Takie ładne, inne. Tu jest dobre miejsce na to. Tylko, że ja nie mam czego tutaj zbudować i nie mam za co tego zbudować. Chociaż teraz nagle mam plus 12 tysięcy, bo się ludzie wprowadzają, albo co? Co ja teraz jeszcze mogę na szybko sobie odblokować? Co tu jeszcze miało być? Trzy cmentarze mógłbym wypełnić trzy cmentarze, tylko nie wiem, czy mi to będzie potrzebne, ale możemy spróbować w sumie, czemu nie? Dobra, gdzie mam miejsce na cmentarz? Razy 3. Gdzieś na uboczu, oczywiście. I najlepiej z daleka od jakiegoś centrum recyklingowego, bo to wygląda dziwnie. Tutaj mógłbym zrobić, tylko że ta droga wtedy by mogła być zwykłą drogą, a nie taką międzymiastową i wtedy mógłbym tutaj cmentarz wstawić. W ogóle tutaj nie wiem, czy ta droga międzymiastowa była tak konieczna w tym miejscu. Prawdopodobnie tak, miałem tu jakiś cel, ale już mniejsza z tym. Dobra, cmentarz jeden. Cmentarz drugi bym mógł gdzieś tutaj. Tu jest w ogóle krematorium to duże, więc akurat miejsce jest w porzo. Tylko, że nie mam tutaj stref, żeby coś zbudować, bo tu są wszędzie drogi też międzymiastowe. Kurde. Chyba tutaj zrobimy po prostu zwykłą drogę w takim razie, taki fragment. I cmentarz damy. Damy tutaj, a tutaj mogę chyba nawet obydwa te zrobić, co mi jeszcze brakują. Dobra, tu już mamy trzy cmentarze, powinno być ok, jak się zapełnią tam kiedyś, to się odblokuje plac zmarłych. Także zaraz... Zaraz, to pewnie trochę potrwa, bo więcej do krematoriów chyba idzie ludzi, jednak w tym momencie mam tylko same krematoria. Co jeszcze? Co tu dalej jest? Biura Colossal Order. Wydatki na edukację na tydzień 20 tysięcy. To nie powinno być takie trudne do uzyskania, chociaż nie to, żebym chciał naraz 4 tysiące więcej jeszcze wydawać bez powodu, ale na przykład mógłbym powiększyć budżet chyba po prostu na edukację i powinno zadziałać. Co to właściwie większa liczba? W sumie to nie jest taki zły pomysł, żeby powiększyć trochę budżet. Jak dam na 110%, to ile więcej ja będę wydawał? Muszę tutaj 20 tysięcy mieć. To może trochę potrwać to zwiększanie budżetu. W ogóle mógłbym na odpady trochę zmniejszyć, bo zrobiłem kolejne centrum recyklingowe i w ogóle mam tego dosyć sporo, więc powinno być coraz lepiej. Status spalania jest na zielonym polu daleko, także powinno być ok. Jak tam ten budżet? 17200, 17400 prawie, 17500. Czy dojdzie do 20? Zobaczymy. To następna rzecz, która tutaj będzie. Co tu jest? Publiczny park, 10 tysięcy kratek rejonów biurowych. Ale zbudowano, czy wyznaczono? Czy tam musi coś stać koniecznie?
Wymóg do wybudowania projektu. Aha, tu jest napisane. Zderzacz hadronów to jest biura Colossal Order. Centrum medyczne to jest sąd. Przestępczość 50. Nie, to musiał miasto zrujnować, żeby z 6% 50% nagle się pojawiło przestępstwo. Znaczy przestępczość. Urząd podatkowy. Zbuduj stację uzdatniania wody. No to. To nie jest trudne chyba, co? Zbudować stację uzdatniania wody. To jest to. Ja mam lepsze rzeczy, bo mam lepsze rzeczy, ale tak po prostu. No i mogę. Wow. Dobra, to nie. To było dosyć łatwe akurat. Gdzie by to tutaj dać? Gdzie by dać urząd podatkowy postawić? On jest taki mały dosyć, to go wstawimy tutaj na przykład, gdzie też są małe domki. I stację uzdatniania wody usunę, zanim zdąży mi tu zatruć moją piękną wodę, którą ładnie dbamy, kurczę, nie budując wcale wielgachnego przemysłu zaraz nad nią, no, prawda? Ale przynajmniej ścieków do wody nie wlewam, także jest okej. Dobra, co tam następne jest na liście? Czy ja w ogóle coś mam już? Nie, jeszcze nic, arcydzieł. Najwyżej po prostu oleję to arcydzieło architektury, chociaż tu jest dobre miejsce na nie, gdzie to było? Tutaj. I tu zrobię po prostu jakieś zwykłe te budynki specjalne, nie wiem nawet. Co tu jest? Biuro usług usługodawców, 300 budynków miejskich, usług miejskich. Na razie nie. Może później. Oceanarium, 5000 dzieci w szkołach podstawowych. To się chyba samo ogarnie dosyć szybko, bo miejsce jeszcze mam, a nie wiem, chyba że... Nie wiem. Są pewne sposoby, żeby zachęcić ludzi. Dobra. Co tu jeszcze? 500 plus. Dobrze. Co tu jeszcze jest? Co tu jeszcze jest? Tutaj. 7 uniwersytetów, no bez przesady. Chociaż mógłbym po prostu postawić kilka tych uniwersytetów i je zaraz zburzyć i postawić gdzieś bibliotekę. Też tak można zrobić. 20 tysięcy kratek rejonów handlowych, nie. To jest, są te opuszczone budynki. To kiedyś miałem, robiłem to na odcinku. Wiem, że miasto całe opuściłem, żeby to było chyba w sumie. Jest to ocenarium i to jeszcze jest co? Zbuduj te wszystkie budynki usług miejskich. A nie wiem, które ja już mam. Musiałbym posiedzieć trochę nad tym, nie chcę mnie się. Dobra, to co było najprostsze? Najprostsze było te wydatki na edukację na tydzień. To bym chciał zrobić. Damy tutaj 120%. No to 125. Jak to już nie podniesie do 20 tysięcy, to jeszcze dalej podniesiemy, to wtedy będzie 20 tysięcy. Dobrze. Co tu jeszcze było właśnie? Musiałbym zbudować jeszcze chyba 5 uniwersytetów. Nie, 4, przepraszam. 4 uniwersytety. Dobra. To jest co? To jest tak, raz, dwa, trzy i 4 bogactwo. Dobra, czy teraz już to mam odblokowane? Halo? Wielka biblioteka. 10 tygodni? Aha. No dobrze, a może to być wyłączone? I trochę pieniędzy tutaj na to idzie i jeszcze mam budżet zwiększony, więc takie trochę smutne jest. Czy to tak zadziała? Czy to jest tak jak... Tak, mogę, o. Może być wyłączone, dobrze, potem sobie to zburzę. Chociaż nie odzyskam kasy już za to, co jest też dość smutne, bo one są drogie. Czy ja tak bardzo potrzebuję wielkiej biblioteki? A z drugiej strony 10 tygodni to nie jest tak dużo. Dobra, zobaczmy może jak sobie miasto się rozbudowuje. I czy są gdzieś korki? Tak, są tutaj lekkie korki. Ale jest to do przeżycia w miarę. Tak to też właśnie chciałem skonstruować, żeby się nie korkowało za bardzo. Ale na razie jeszcze tu jest pewnie połowa zagęszczenia ludności możliwej. Więc. Ciekawi mnie też jak się będzie schowało to rondo później. Bo ono jest jednopasmowe tylko. I może to prowadzić później do pewnych problemów, kłopotów, korków. Ale jak z tego co widzę, na razie to nie ma jakiegoś koszmarnego ruchu, więc może się udać. No ale znowu z drugiej strony jeszcze tutaj prawie budynków żadnych nie ma. Dobra, czy ja już wydaję 20 tysięcy, czy muszę to wydawać dłużej, więcej? Gdzie jest ten budżet? Wydaję 20 300, doskonale po prostu. 20 300, jak tam budynki specjalne, jak tam postępy? Czy są jakieś postępy? Nie bardzo. Też o 10 tygodni muszę tak płacić, no dobrze, to fajnie, a biblioteka czy jeszcze 7 tygodni, no to chyba w następnym odcinku w takim razie dopiero sobie to zbudujemy tutaj. Oczywiście zacznę od zburzenia tych 4 uniwersytetów i zbudujemy to coś ładnego i będzie. Dzisiaj taki trochę krótszy, ale też nie taki trochę krótszy, bo taki nawet w porze. Także dzisiaj to by było na tyle, dziękuję bardzo za uwagę i na razie!